właściwie od początku działalności muzeum. Zawsze staramy się koniec sezonu udostępniania sfinalizować jakąś ciekawą imprezę plenerową. I od dłuższego czasu taką imprezą plenerową są właśnie jesienne targi miodów i rękodzieła ludowego. W ramach tej imprezy oczywiście promujemy, przedstawiamy, popularyzujemy lokalne rzemiosło i twórczość ludową, ale także zapraszamy do udziału w tym przedsięwzięciu opolskich pszczelarzy. Przyjeżdżają ze swoimi wyrobami, miodami, półkami i to, jak widzę, cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród zwiedzających, także wydaje nam się, że dobrze, żeśmy to wymyślili. Oczywiście impreza nie odbyłaby się, gdyby, a może inaczej, odbyłaby się, ale nie miałaby takiego dobrego, ciekawego charakteru, gdyby nie występy opolskich zespołów, tancerzy, śpiewaków, którzy na estradzie, a także w różnych miejscach na terenie muzeum śpiewają i tańczą, więc to jest bardzo również ważny element naszego przedsięwzięcia, ale również istotne jest to, że podczas tej imprezy kończymy, podsumowujemy dwa tegoroczne konkursy. 13 już z rzędu konkurs malowania porcelany opolskiej oraz 29 konkurs fotograficzny zabytkowa architektura wsi opolskiej. Świetnie. Tym razem mieliście podczas imprezy nieprawdopodobną konkurencję, bo to i jarmark franciszkański, i karp w Niemodlinie, i w Moszny impreza, i coś w Dobrzeniu, i jeszcze gdzieś tam coś. Mimo to jest sporo ludzi. Po pierwsze powiem, że to bardzo pięknie, że to zostało powiedziane, bo nareszcie ktoś zadał kłam twierdzeniu, że w Opolu nic się nie dzieje, bo często malkontenci tak mówią, co w tym Opolu, prawda, nic się nie dzieje. Okazuje się, że dzieje się wiele. To, że akuratnie nasunęły się te różnego rodzaju przedsięwzięcia, to może niezbyt dobrze dla poszczególnych organizatorów, ale dla mieszkańców regionu jak najbardziej jest to ciekawe, bo mogą wybierać, przebierać i nawet być na dwóch imprezach w ciągu jednego dnia, co też się chyba zdarza. Co prawda, akuratnie to trochę przypadkowo się wydarzyło, bo jednak jarmark franciszkański miał być wcześniej i my tutaj analizowaliśmy oczywiście już dawno, kiedy tą imprezę swoją powinniśmy robić, aby sobie nie wchodzić, jak to się mówi, w paradę, ale tym razem nie dało się nie wyjść w paradę. Ale tak, wydaje mi się, że frekwencja pokazuje, że ta impreza może być zaliczona do udanych imprez, jeśli chodzi o ten wynik taki, ilość zwiedzających.